No i zobaczmy. Tu mamy taką. I to od razu można. Tu mogę finishera. Nie. Od razu elektryczną. Dobra. Tu mocne ciosy na tych dziadów, nie? O, powiem wam, że... Coś tam bije, ziomuś. Ale nie, już jesteśmy na tyle mocni. Ampułka odporności i okruch gwiazdy. Jesteśmy na tyle mocni, że... O, i tu jest amulet życia, pierwszy... Pierwszy amulet. Zwiększ maksymalne punkty zdrowia. Super. Teraz zobaczmy w ogóle... O, sprzęcik. 59, tak, 59, bo tutaj musiałem sobie wrzucić. Zobaczcie, od 60 jest dosyć mocne, więc wtedy jest fatrol. No taki może nie całkowity, ale... Tak, no i oczywiście tutaj... W sumie użyję sobie tego. Użyję sobie tego. Bo mamy i tak 3. Powiem wam, że zrobiliśmy idealne podejście na początek. Idealne. A ten tu wyjdzie już? Nie, serio. To jest chamskie. To jest chamski przeciwnik. No, powiem wam, że to jest... Podemku troszkę doświadczenia już mamy i to jest całkiem dobre podejście startowe. No ten mi się nie podoba przeciwnik. Za duży ma ten... Ten obszar tej szarży. Za duży. Dobra, zobaczmy tą górę. Ale powiem wam, że... Nadal wrażenia bardzo przyjemne. Nie wiem, czy coś ulepszyli. Ciężko mi nawet powiedzieć, ale wydaje mi się, że jakoś bardzo nie. Można tu sobie zatrzymać? Chyba teraz już lipa. I zobaczcie, że po ulepszeniu i troszkę dałem w tą motorykę, żeby mi się skalowało, to oni na dwa hity schodzą, nie? Takie dziady schodzą na dwa hity, a to... O, to jest też nowa lokacja, to pójdę. Fragment słabego. Dobra, to pójdę najpierw tu, bo da się wrócić. Kto tu kaszlał? Oh no. Kroministego? Oh no. Bo to są takie... Takie pułapki. Kurczę, ale z tym baśniowym to w ogóle nieźle. To na hita niektórzy schodzą. Tu by trzeba chyba rzucić. Aha, ty gadasz ze mną? Nie no, on chyba nie jest NPC, co? Tu by trzeba czymś rzucić. Dobra, sprawdźmy, co mamy. Mamy te kółka, nie? Dobra, niech się wyładuje. Niech się wyładuje. O, standardowe. I to jest... To jest też... Kurczę, ten ekwipunek jeszcze mi się tutaj myli. O, i to mamy... To mamy do ulepszeń. Standardowy przetwornik izolujący. Dobra, jasne. Super, znacznie lepszy. Tu nic, tu nic. Czyli mamy takie cztery dodatkowe rzeczy. To jak macie na przykład jedną fiolkę i tutaj... Kurczę, nie wiem, czy go można pogadać.
czy zniszczyć. Jak macie jedną fiolkę, takie zdrowie mniej więcej, to można sobie ją użyć, żeby tutaj odzyskać, nie? Oj, oj, oj. O, na przykład dwie. Długo przygotowuje atak. Będzie problem. Dobra, giniemy, niestety. Ewentualnie... Nie, tu już nie ma szans. Chociaż... Dobra, tu nie było szans, no pierwsza śmierć musi być. To widzimy się tutaj na dole, ogarniemy ziomka, jeszcze tam chyba dalej można przejść. Dobra, możemy odzyskać sobie teraz. Spróbujemy z dziadem. Ale dostał mukę. Chodź, 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 ten jest mocny, nie? Jak na takiego zwykłego przeciwnika. Całkiem niezły. Coś serio? Jeszcze mnie dojechał? Co ty gadasz, chłopie? Kurde, zbiornik Legionu i okruch gwiazdy. To gdzie my teraz wychodzimy? No oczywiście ten... A, tutaj wychodzimy. Oczywiście ta broń, ona nie jest taka bardzo szybka, ale no całkiem spoko, nie? Nie jest bardzo szybka, ale dosyć mocna. Dobra, tu by trzeba sobie odnowić fioleczkę. No, tak ma być. To odnowienie fiolki jest super. Tak mi się podoba. Kurde, w Soulsach to by było spore ułatwienie, no ale na przykład w Bloodborne to są... To są fioleczki do farmienia, więc tam to zupełnie inaczej, ale... Zwykle mamy estusy, więc... Więc już więcej nie będzie. I teraz tak, bo tu z tej strony... sobie nie przechodzimy. Dobra, tu sobie nie przejdziemy. A to jeszcze sprawdzę. To i tak musimy chyba w koło iść, nie? Jeszcze sprawdzę sobie ten etap. Oj. Uwaga. A coś tam dostał. Coś tam dostał obrażeń. To jest całkiem dobre, bo my byliśmy w tym trybie ataku. Nie mieliśmy możliwości otrzymać żadnego ciosu. O, kamień nowiu, tu jest dwójeczka, będzie. To jeszcze... No powiem wam, że te koło zębate to się przydaje. To ja sobie to wrzucę tu może. O dziwo się przydaje. No. Nie myślałem, że to będzie tak przydatny przedmiot. Bo tam jakieś wabienie przeciwników to mniejsza, chociaż. Ale właśnie rozładowanie pułapki okruch gwiazdy też super, przyda się. Ale rozładowanie pułapki to już IQ 150, więc spoko. Dobra, czyli tutaj mamy wszystko. Tu nie przejdziemy, tam jeszcze mamy kilka drabin, więc... Wracamy. Wracamy, a ta drabka... Ej, tu jest jeszcze jakaś drabka, nie? A to jest z drugiej strony chyba. Dobra, to tą... Tą drabkę chciałem sprawdzić. Coś... Jeepers! Czy to...
butterfly? Why is the ergo reacting like that? If you want to check it out, I can take point. Tak, i tu był... To był jakiś taki motyl czerwony i... Tu jest, dobra. Czyli to jest jaszczurka. Dobra, księżycowy kamień nowiu. Tak, motyl międzywymiarowy. Gdy lampa monadów go wykryje, rozświetla się na czerwono. Dobra, super. Czy on materiały daje? No to jest taka jaszczurka. Okruch gwiazdy. No i tu sobie zeszliśmy właśnie w tą stronę, czyli to już mamy. No to fajnie, bo to chciałem właśnie sprawdzić. No to fajnie. Dobra, czyli teraz tu już na dół. Oh no. Oh no. This must be your first time in the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here. I'm one. May I ask you a favor? My family took my baby from me and sent me here. They said it was for my own good, but it was heartless just the same. A baby must be with its mother. Please go to Quart City Hall and bring me my baby. Jasne. Thank you so much, kind one. I can finally see my sweet Elena's face again. Please hurry. Hard scales spreading across my eyes. Before I lose my sight, please. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? I hope everybody's safe. Oczywiście, sprawdzimy. A i tutaj wracając do tej myśli o przedmiotach, no to w sumie lecą, dobra, tyle wam powiem, lecą. Lecą z przeciwników. Ale może bez spoilerów, ale lecą. Dobra, z tym nie walczę, nie ma w ogóle opcji. W demko grałem i on jest później, jak tutaj będę oddawał questa. Na razie w ogóle nie ma o czym gadać. Dobra, to później sprawdzimy. Muszę od niego uciec, nie? Później tu wszystkich zniszczymy, ale to trzeba. To trzeba ogarnąć. Okej. Dobra, ci sobie idą. Tu jest mościk. To teraz powalczymy z wszystkimi poza tym dużym, bo on jest później. Jak będę oddawał questa, to tu jeszcze wrócimy, nie? To jest chyba w ogóle tak pomyślane, żebyśmy tak zrobili. Powiem wam, że to chyba tak jest zrobione. Czy my tu zginiemy? No, bardzo możliwe. Not bad. Ale chociaż ten skrót sobie odblokuje. Chociaż ten skrót. Tu jeszcze mamy jakieś małe pomieszczenie do zbadania, ale ten skrócik się bardzo przyda. Koło zębate, no i tu mamy to wejście. Tam z ognicha jest dosyć blisko. Jedna drabka na dół i spokój, tu jeszcze mamy.
O, tu jeszcze mamy ten super skrót. A to w sumie... W sumie możemy zrobić tak. Że tu się teraz... Posilimy, troszkę ulepszymy. Może nawet ten sprzęcik? No w sumie... W sumie sprzęcik na plus 2. Dobra, to idę ogarnąć. Może sprzęcik na plus 2, zobaczymy czy... Coś tam na levelu jeszcze, chyba na levelu też wejdzie. No i idziemy tam dalej na dół. Dobra, super. Raport sytuacyjny. Sprzęcik sobie na plus 2 ulepszyłem. I jeszcze wiecie co, tutaj w postaci dałem w potencjał, żeby mieć 57 tam udźwigu, bo troszkę już teraz wyszło wyżej na 60. No i to mi było potrzebne, żeby nie mieć fatrola. Więc ten potencjał też się... Oj, oni bronią. Potencjał też się przyda, no i tam jeden chyba witalność jeszcze poszedł. Witalność to zawsze. No, witalność. Staminka. Okej, o, narzędzie do napraw. I to, w co nasza broń będzie skalowana, będziemy szli. Dobra. Zobaczmy, czy jesteśmy godni. Wszystkie marionetki zostaną zniszczone. Geppetto! You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father. You and the alchemist scheming together. Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. Or more like, I know what you are. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Die! Die. Die, monster, die. Szalony osioł. Are you a dream or a nightmare? Stop showing up already. Dobra, on tu miał te plecy, nie? Dobra, on miał chyba te plecki, dobra. Cursed puppet! Back again! Kurde, serio? Kurde, coś tam bije, ale muszę mu na plecy wchodzić. Dobra, coś się podświetlało, ale ciężko trafić. Ciężko trafić dziada. Kurde, jak mnie muci. Dobra, super. Dasz radę jeszcze? Kurde. W ogóle nie blokujemy, ale ja go chcę na... Ja go chcę na te plecki zrobić, ale... Chyba nie wchodzi. O kurde, serio? Dobra, trzeba jeszcze raz, ale... Chyba pierwszy raz to zginąłem na nim, nie? W demko chyba poszedł, ale zobaczymy. Dawaj osioł, zaraz cię zniszczę. Nie no, wiem, że te backstaby tutaj wchodziły, ale... Widzę, że teraz nie za bardzo. Tam jest takie małe okienko tylko. Chyba trzeba go normalnie. Aż będzie miał później białe, nie? Kurde, jest agresywny. Super ekstra. Ej,
teraz. Kurczę, nie mogę wyczuć jeszcze tego przeciwnika. No i teraz wchodzi. Dobra, teraz weszło. Dobra, jeszcze jeden atak miał. No te uniki nie są jakieś większe, więc uwaga, jak będziecie grali, to uniki chyba się aż tak nie zmieniły. Dobra, spoko. Jakiś backstabik na koniec? Chyba tak. Finally, we meet, son. It's a dream come true. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Woo! Strój osła, klucz do krackiego ratusza i narzędzie jeszcze. I want to hear all about your experiences, but now isn't a good time. Use the stalker's key to open the bridge door. Then get rid of the frenzied puppets that have seized City Hall. We'll catch up at Hotel Krat when you're done. Tak jest. I want to hear. Use the stall catch up. Złapiemy się później. Czyli dostałem kluczyk i tutaj jeszcze to narzędzie. Stroje, bo stroje też mamy tego osła. Ale na razie niech będzie to. Torba, czy to narzędzie też tutaj jest? Tak, narzędzie pozwalające zmontować ze sobą i rozmontować głownię oraz rękojeść. Tak, i to można sobie teraz dopiero zmieniać. Ale fajnie, fajnie to się zaczyna. O, kamień, teraz potrzebuję 4 na tą broń. Już będę miał 3 chyba. Klucz do krackiego ratusza. Dobra, osła mamy za sobą. Nie jest najgorzej. No i teraz będzie można już sobie zmieniać te bronie i łączyć, nie? So about that weapon assembly tool you were talking about. If you find any more weapons, let's try using them here. Okej. Zmontuj broń. I teraz możesz montować Eugene lub w fotelu lub przy Stargazerach w innych lokacjach. Rozmontuj broń na głownię i rękojeść, a następnie składaj z nich inne kombinacje. No i wtedy będziemy mieli inne cechy, nie? Więc można sobie zrobić na przykład to z tego, a tutaj to z tego, nie? I pyk. Chociaż czy ja mogę to wytworzyć? O, i tu się montuje. Tak. No i coś takiego, nie? Kombinator. I teraz, jeśli chcemy ulepszać, to możemy sobie tą głownię ulepszać, a rękojeść jest taka, jaka była, nie? No ale... Niech będzie tak. I niech będzie tak, bo tu mamy lepszy zasięg. No i spoko, nie? Tylko też można sobie na przykład obniżyć
obciążenie, nie? Żeby mieć jakieś takie mniejsze, ale podobną na przykład głownię, która wam pasuje i baśniowy art. Także spoko. To jest też bardzo, bardzo ciekawe i później będzie miało zastosowanie. To idę jeszcze sobie jakieś te punkty wydać i tu się widzimy. No i w porządku, poszło w witalność, poszło troszkę w motorykę. Zobaczymy, żeby te ataki były też mocniejsze, nie? Żeby szybciej tych przeciwników rozwalać. Oj. No, teraz się dałem. Teraz się dałem nabrać. A i dostaliśmy jeszcze jedną fiolkę, nie? Kurde, ale to jest dobre. To jest dobre przełamanie. Okruch gwiazdy, tego już mamy sporo. Chodź, piesio. Ziup. No to jest stamin... Dobra, w staminkę jeszcze będzie trzeba iść. Bo czasami na mocne ataki mi brakuje, a przy bossach to jest dosyć przydatne. Zwłaszcza przy bossach, kiedy mamy możliwość zrobienia tego mocnego ataku, nie? Oj. Porażenie. Chodź, chodź. Patrzcie, jak wchodzi. To można bardzo dobrze wykorzystać. Oni tak w miarę ślepo podążają. To jest to czyszczenie atrybutów. No spoko, spoko. Teraz tak jeszcze. Czy tu nie było skróciku? Był. Fragment jasnego ergo. Oni są tak spetryfikowani. Dobra, to jest taki króciutki w sumie skrócik. Ale nikt będzie. A, daj fioleczkę. Daj fioleczkę do pieca. Niech się dzieje. No, lokacje są takie troszkę korytarzowe, ale takie mają być. To jest bardziej w stylu właśnie Bloodborne. A, i tam. Tam jest z tym questikiem. Dobra, tam sobie jeszcze wrócimy. O, dziennik, kracki. Super ekstra. Czyli tutaj, jak włączymy sobie notatkę, to akurat jest pauza, nie? Wyjątkowo. O, jest kolejny ten byk. Kurde. O, powiem wam, że ten mocny atak jest dosyć krótki. To już lepiej jednak zwykłego używać. Co jest dziwne, ale... Ale tak tu działa. Dobra, zaraz będzie możliwość pewnie mocniejszej kontry, super. Ekstra. No i o to chodzi, żeby mieć tej staminy właśnie na takie ruchy, nie? Okruch gwiazdy. A tu chyba był ten questik. No survivors here. What do we do? Just give her that baby puppet? Chyba tak. Ale żeby chociaż wiedziała, co się wyprawia. No to dzień doberek. Dzień doberek. No i nawet na tym, na tej takiej przełamaniu, nie? Dostają. No troszkę też dostają, czyli oni mają taki sam blok, jak nie robią idealnego jak my. No też fajnie, że działa w dwie strony. No tylko teraz co my tutaj wykminimy? Amulet niszczyciela. To chyba był... Na witalność? O, zwiększone obrażenie, czyli to chyba zmienili. Marionetką. Oj, bardzo fajne. No tylko mamy teraz 60. Kurde, to nie wiem, czy na ramę bym musiał zejść. Tak, na ramię bym musiał zejść. Stopień redukcji obrażeń fizycznych. Albo sobie pójść, troszkę ulepszyć postać. No bo to jest mega fajne, żeby te obrażenia nie szły tak mocno. Coś za coś, nie? Coś za coś. Ale tutaj wtedy na witalność dali.
Czyli dali tak jak tarczę z herbowym. No i co, wchodzimy na niego w sumie. Zjawa. Użyj okruchu gwiazdy przy zewie szczeliny obok obszaru bossa, aby przyzwać zjawę. Pomoże ona twojemu bohaterowi w walce z tym potężnym przeciwnikiem. Dobra, to najwyżej pójdziemy na zjawie, ale no z jedną fiolką to jest w ogóle, szczerze mówiąc, bez sensu troszkę. Szkoda duszyczek, ale one też zostają przed tym. To niech będzie. To ja sobie jeden tutaj wydam. Jak już tak wchodzimy na pełnej. Bo można tego questa oddać i tam jeszcze mamy policjanta, ale zobaczymy, może. Może za pierwszym jakimś cudem z jedną fiolką. No dobra, majster, porzucony stróż, ale wątpię. Wątpię, że to się uda za pierwszym. No, będziemy próbować. Bo teraz mamy zjawę. Oj, chyba nie sparowałem. Dobra, i będzie trzeba już teraz. Będzie trzeba teraz uzupełniać sobie fioleczkę, bo została nam już ostatnia jedna. Ale by tak lutę teraz mu walnąć. Dobra, nie jest najgorzej. Może na tej jednej. No dawaj. Dobra, tutaj muszę, nie? Okej, super. Dobra, jest teraz elektryczny. No to bardziej tak działa. Obszarowo. Dobra. Spróbuję tą fiolkę jeszcze uzyskać. Ej, serio? Kurde, miałbym go. Fioleczka, już bym go miał. Jedną fiolką przyszedłem. Nie no, jest łatwy ziom. Na jednej fiolce. Ale to tak miało być. Przynajmniej sobie tego questa oddamy. You found her, kind one. I could sense her from miles away. Oh, my sweet Elena. Please let me hold her. There, my baby. I missed you so much. What do you think? Isn't my baby adorable? That's right, kind one. You granted me my only wish. Sweet Elena, we're going to be happy now. Thank you so much, kind one. Please accept my heartfelt gratitude.
Guide one. Feel, fragment jasnego ergo. I tutaj mamy nagrania, które można sobie odtwarzać w hotelowym gramofonie. I to też w takim tle, jak sobie zwiedzamy, to działa, nie? Aby zdobywać człowieczeństwo. No i fajnie, czyli kwestiki też mają nagrody. A teraz zobaczymy, na ile jesteśmy mocni, żeby z tym się zmierzyć. Ten może być mocniejszy od tego bossa. Chyba nawet jest. Tak, on jest mocniejszy od tego bossa. Tego bossa to na jednej fiolce robimy. Dobra, próbujemy na czterech. O, ale dostał. Dobra, kurczę, teraz no nie ma kiedy mu zastosować ataku. No i spoko. I dostajemy właśnie głownie krackiej. Właśnie z takich bosików może coś wylecieć. I to jest broń obuchowa. Mamy w motorykę i technikę, więc tutaj skalowanie by było niezłe. Natomiast to ma tylko atak fizyczny plus skalowanko, nie? No nie jest to złe. Tak wygląda. I to jest taka pałka policyjna, nie? Tylko no na takiego bossa to chyba nie za bardzo, jak tutaj szedłem na plus 2. No to idziemy już teraz normalnie na bosika, 4 flachy. Let's go. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu, kliknij w niego i oglądaj już teraz.